Wojciech Orzechowski, zarabia na nieruchomościach.pl. Dzisiaj powiem Ci, w jaki prosty sposób zorganizować kapitał na pierwszą Twoją nieruchomość albo kolejne, jeśli jeszcze tego nie zorganizowałeś. Porozmawiamy też o tym, w jaki sposób zadbać o swoją zdolność kredytową. Więc jeżeli te tematy Cię interesują, to ten filmik jest dla Ciebie. Po pierwsze, jeżeli ktokolwiek w Twojej rodzinie ma nieruchomość, na przykład rodzice, i ta nieruchomość jest czysta, spłacona bez hipoteki, czyli kupiona za gotówkę, jest ich, to w najprostszy sposób, żeby uzyskać kapitał, dogadaj się z rodzicami czy z właścicielami tej nieruchomości, żeby oni sprzedali Ci tą nieruchomość. Ona cały czas pozostaje w Waszej rodzinie, jednak bank, kredytując, przekazuje pieniądze za tą nieruchomość właśnie Twoim rodzicom, a oni mogą Ci te pieniądze dać w formie darowizny. Oczywiście nie płaci się od tego podatku. Rodzice nadal mają nieruchomość, to prawda, ona jest zapisana na Ciebie, ale i tak kiedyś przecież by Ci ją zapisali. A Ty w tej chwili masz kapitał, którym możesz obracać. Ten kapitał możemy podwajać w ciągu roku. Możemy uzyskiwać 100% stopy zwrotu, inwestując w nieruchomości. Bo tak uczestnicy moich warsztatów właśnie działają. Takie stopy zwrotu uzyskują. I tak też zrobili jedni z uczestników warsztatów, gdy rodzice chcieli podarować im nieruchomość. Oni nie chcieli jej, tylko kupili w kredycie, dzięki czemu dzisiaj mają jeden kredyt na jedną nieruchomość, a kapitał, który uzyskali w ten sposób, obracają nim. Oczywiście pozostaje pytanie, co jeśli nie mam zdolności kredytowej. Wtedy musisz napisać do mnie. Skontaktujemy się ze specjalistami, którzy powiedzą Ci, co masz krok po kroku robić w tym zakresie, żeby tą zdolność kredytową wypracować. Nawet jeżeli nie masz pracy, nawet jeżeli masz umowę zlecenie, jest możliwym wypracować sobie zdolność kredytową. I do tego Cię zachęcam. Nie wiem, czy już trafiłeś na mój poradnik Zarabiaj na nieruchomościach. Jest on dostępny na moim blogu, a także na stronie internetowej poświęconej warsztatom. Na dole jest link do tej książki, do tego poradnika. Zachęcam do przeczytania, bo tam jest wiele takich podobnych innych tematów, które pomogą Ci zdobyć wiedzę na temat całego procesu inwestycyjnego, począwszy od planowania zakupu, przez zakup, remont, aż do sprzedaży. Wojciech Orzechowski, zarabia na nieruchomościach.pl. Dziękuję.